Witam Państwa serdecznie na ćwiczeniach z wytrzymałości materiałów. Statyczne rozciąganie i statyczne ściskanie podzielimy sobie na dwa elementy. I dzisiaj powiemy sobie o pierwszym przypadku, czyli o statycznie wyznaczalnych prętach ściskanych bądź prętach rozciąganych. Zasadniczo tutaj niewiele się one różnią między sobą. I teraz, jeżeli chodzi o tylko taki krótki wstęp teoretyczny, żebyśmy sobie przypomnieli wzory, to no, istnieje warunek wytrzymałości. Jeżeli mówimy oczywiście o prętach statycznie ściskanych, ja to sobie pozwolę jeszcze narysować, albo rozciąganych, tak, czyli mamy tylko siły wzdłużne, powiedzmy P, przekrój pręta to A, pręt pryzmatyczny. No i teraz przyjmujemy, że naprężenia są takie same w każdym przekroju pręta i wynoszą one nie mniej niż więcej jak siła przez przekrój. I zgodnie z warunkiem wytrzymałości naprężenia te muszą być mniejsze niż naprężenia dopuszczalne na rozciąganie albo ściskanie. No i tutaj należy sobie jeszcze przypomnieć prawo Hooka, które mówi nam tyle, oczywiście po pewnym przekształceniu, że odkształcenia liniowe pręta pryzmatycznego o pewnej długości L można sobie wyznaczyć jako siła działająca na ten pręt razy długość początkowa tego pręta podzielona przez moduł Yanga razy pole przekroju. Oczywiście to są odkształcenia bezwzględne, natomiast jeżeli byśmy chcieli sobie przekształcić to na odkształcenie względne, no to delta L przez L równa się epsilon, epsilon odkształcenia względne. Natomiast jeżeli sobie chcemy uzależnić naprężenie jeszcze od odkształceń względnych, możemy zapisać, że naprężenia to są odkształcenia względne razy moduł Yanga. Jeżeli chodzi o samą teorię, to tyle. Przejdźmy do wykonywania zadań. Ja pozwolę sobie tutaj tylko omówić te nieznane, te rozwiązane ćwiczenia, ponieważ pozostałe w większości są dla Państwa jako praca własna. Tym niemniej chciałbym Państwu przedstawić zasady wykonywania tych zadań. Dlatego teraz omówimy sobie jako pierwsze zadanie 1.1. Pręt stalowy o średnicy D równa się 5 mm i długości L równa się 2 m. Jest rozciągany pewną siłą P równe 1600 newtonów. Obliczyć naprężenia oraz wydłużenie całkowite i względne pręta. Moduł Yanga stali to 2 razy 1, 2,1 razy 10 do 5 megapaskala. No i jeżeli sobie przyjdziemy do rozwiązywania tego zadania, pozwoliłem sobie tu już nasze dane wyjściowe zaznaczyć. To jest chyba prosty przypadek, dosyć jasny. Mamy pręt o średnicy D i długości L rozciągany pewną siłą P. Mamy wyznaczyć naprężenia, które są w tym pręcie. Naprężenia to oczywiście nic innego jak sigma równa się siła przez przekrój. Natomiast nasz przekrój to pi d kwadrat przez 4. Innymi słowy, jeżeli A podłożymy do naprężeń, naprężenia możemy wyrazić takim wzorem jak 4p przez pi d kwadrat. Jeżeli teraz podstawimy dane, 1600 przez pi. I teraz tak, mamy dwa podejścia do rozwiązywania tego typu zadań. Ja najczęściej zamieniam wszystkie jednostki na jednostki układu SI podstawowe, czyli w tym przypadku średnicę 5 mm trzeba by było zamienić na metry.
i wynik, który byśmy otrzymali, wyszedłby nam w paskalach. Tym niemniej chyba bardziej popularnym podejściem jest zostawianie zawsze pola przekroju w milimetrach, no tudzież w tym przypadku średnicy w milimetrach. Dlatego możemy sobie zapisać 5 do kwadratu. I teraz, jeżeli byśmy podstawili tutaj dane, wyliczyli, no to wyszłoby nam około 81,5. I teraz tak, tutaj siła była wyrażona w newtonach, czyli newtonów, natomiast przekrój, średnica, przepraszam, do kwadratu, czyli milimetry do kwadratu w milimetrach kwadratowych. Pole przez przekrój to nic innego jak paskale, natomiast jeżeli byśmy teraz chcieli zamienić milimetry na metry, no to zastanówmy się, tak? 1 metr to jest 1000 milimetrów, czyli 1 milimetr to jest 0,001 metra. Jeżeli teraz byśmy ten milimetr podnieśli do kwadratu, no to mamy w sumie 6 miejsc po przecinku, czyli 81 piszemy sobie pół razy, ponieważ milimetry są tutaj, więc tu powinniśmy zapisać newton podzielone przez, skoro z dużego na mały, no to 10 do trzeciej i to do kwadratu, ponieważ milimetry są w kwadracie metra. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Oczywiście do minus trzeciej, ponieważ musimy przecinki cofać. Tak? Jeżeli byśmy chcieli te jeden zamienić na metry, no to musimy raz, dwa, trzy i powstaną nam metry. Tak? Czyli, przepraszam, bez tego zera. Czyli 10 do minus trzeciej do kwadratu, ponieważ tutaj milimetry są w kwadracie. No to jeżeli sobie tu postawimy, to wyjdzie nam nic innego jak 81,5 megapaskala. Przypomnę, że mega to jest nic innego jak 10 do 6. Dobrze. Mamy więc obliczone naprężenia normalne. Natomiast wydłużenie całkowite i względne pręta. No to jeżeli chcemy teraz wyliczyć wydłużenie całkowite, to przypominamy sobie wzór, że delta L to była siła razy długość przez moduł Younga razy przekrój. No i tu podstawiamy po prostu dane, że to jest 4PL przez moduł Younga pi d kwadrat. To jest 4 razy 1600 newtonów razy. I tu sobie przypominamy, że długość była wyrażona w metrach. Zamieńmy ją może na milimetry. Tak. Podzielone, za chwilkę powiem dlaczego na milimetry, 2,1 razy 10 do piątej. I to razy pi i razy 5 do kwadratu. Jeżeli to sobie podstawimy, to wyjdzie nam 0,78. No ale teraz co z jednostkami? Siła była wyrażona w newtonach, długość była wyrażona, my sobie wyraziliśmy ją w milimetrach. I teraz, moduł Younga był wyrażony w megapaskalach, czyli newtonach na milimetr kwadratowy. No o tym mówiliśmy przed chwilą. Natomiast średnica jest wyrażona w milimetrach i podniesiona do kwadratu. No i teraz te jednostki się skrócą, newtony nam się skrócą i to co nam zostaje to jest milimetr. Tutaj zwracam uwagę na to, że trzeba tych jednostek pilnować. Łatwo się pogubić, mamy dużo różnych jednostek. Zawsze trzeba sobie to w jakiś sposób sprawdzić, czy oby na pewno one się zgadzają. No, proponuję tu dwa podejścia, albo sobie rozpisywanie dodatkowe tych jednostek, albo po prostu sprowadzenie wszystkich wartości do podstawowych jednostek SI, czyli do newtonów na metr, do metrów i tak dalej. Tak, nie stosowanie, że coś jest w megapaskalach, tylko po prostu w paskalach.
No tutaj by trzeba było wtedy dopisać razy 10 do 6, żeby zamienić megapaskale na peskale. No i to nam daje wynik w milimetrach. No i mamy w milimetrach delta L, co się oczywiście zgadza, bo delta L to jest zmiana długości. I to jest odkształcenie względne, natomiast bezwzględne, natomiast odkształcenie względne to jest nic innego niż delta L przez L, czyli to się równa 0,78 mm przez 2000 mm, czyli to jest 0, to przez 2 to jest 1, to jest 3, 9 i jeszcze musimy cofnąć raz, dwa, trzy miejsca po przecinku, czyli raz, dwa, trzy, 39. Tutaj bardzo popularnym podejściem jest wyrażenie epsilonu nie jako taka liczba bez odniesienia, tylko pomnożenie jeszcze razy 100, żeby mieć to wyrażone w procentach. Wtedy taki epsilon wyniósłby 0,00039 razy 100%, czyli wydłużenie wyniosło 0,039%. I na tym kończy się nasze zadanie 1.1. Na podstawie tych danych tak naprawdę możemy obliczyć następne zadania aż do zadania 1.4, które za chwilkę sobie opowiemy. Zadanie 1.4. Obliczyć wydłużenie wywołane ciężarem własnym pręta pryzmatycznego o długości L, wykonanego z materiału o ciężarze właściwym gamma i module Younga E. No to teraz tak. Może się przełączmy tutaj. Dobrze. Czyli mamy jakiś pręt o długości L, module Younga E i ciężarze właściwym gamma. Czy to jest gamma? Mam nadzieję, że tak. Dobrze. I teraz pomyślmy sobie o tym pręcie jako o takim zbiorze nieskończonej ilości plasterków. No i teraz, jeżeli będziemy szli od tej strony, to taki pierwszy plasterek tego pręta, no on praktycznie rzecz biorąc nie jest w żaden sposób obciążony. Tak? Ponieważ no on jakby jego masa jest nieskończenie mała, czyli jest pomijalna, go nic nie obciąża. Jeżeli weźmiemy sobie taki plasterek, no to on jest obciążony przez masę wszystkiego, co się znajduje za tym plasterkiem. Tak? Jeżeli weźmiemy sobie następny plasterek, no to ten plasterek jest obciążony wszystkim, co się znajduje pod nim, tak? Za nim. Czyli pod nim. Czyli jest obciążony masą tych dwóch plasterków, tak? Oczywiście my sobie zakładamy, że jeden plasterek ma niesamowicie małą masę, tak? Pomijalnie małą. Natomiast jeżeli tych plasterków ile się uzbiera, no to wtedy już ta masa zaczyna się liczyć. I teraz, jeżeli byśmy sobie rozważali tak dalej, to okazuje się, że nim jesteśmy wyżej, tym bardziej ten plasterek jest obciążony, tak? Tym bardziej ta masa własna tego ciała na niego wpływa. No i teraz, jeżeli byśmy sobie narysowali taki wykres, no to on byłby liniowy, tak? Czyli ta siła liniowo by nam tutaj narastała, aż do jakiejś maksymalnej siły. No i teraz, jak byśmy chcieli tą siłę wyznaczyć? No to weźmy sobie teraz w tym plęcie jakąś taką naszą długość elementarną x, tak? I to ten x nam się rozciągnie o jakąś wartość delta x, tak? No dobrze, ale żeby sobie obliczyć delta x, to musimy wiedzieć, jaką siłą to nasze x jest tutaj zasadniczo rozciągane. Nazwijmy to sobie jak może qx. No to teraz to nasze qx to jest nic innego niż ciężar tego wszystkiego, co znajduje się pod tym naszym odcinkiem x. Czyli to będzie, tu jeszcze sobie zaznaczmy L, to będzie
ciężar właściwy naszego materiału, razy objętość tego materiału. Objętość tego materiału to jest nic innego niż jego pole przekroju, razy ta wysokość, nazwijmy ją Y, czyli Y. No i teraz cały ambaras, żeby obliczyć sobie ten Y. No i jeżeli sobie troszkę pomyślimy, to okazuje się, że ten Y to jest nic innego niż nasze L minus ta długość X. L minus ta długość X. Tak? Tutaj oczywiście zamieszanie nam wprowadza delta X, ale delta X to jest rozciągnięcie się tej masy, tak? Więc teraz jeżeli tej objętości, czy zmiana długości, także ona nie wpływa na jakby długość tego plasterka. Tak? Można też sobie przyjąć, że po prostu to delta X jest pomijalnie małe, no ono powoduje nam też zmniejszenie gęstości, tak? Materiał nie bierze się znikąd, jeżeli on się rozciąga, to zmieniają się też jego inne cechy fizyczne. No to mamy jakąś siłę, która działa nam na nasz układ. No i teraz, jeżeli sobie przypomnimy wzór na delta L, no to delta L to była jakaś siła razy długość całkowita, razy podzielone przez moduł Younga i tutaj i jeszcze przekrój. No i teraz tak, naszą siłę mamy, tak? Czyli możemy sobie napisać, że delta X to jest nic innego niż, tutaj może sobie jeszcze nie zapisujmy sobie tej wartości QX, tylko nasze, znaczy po prostu zapiszmy sobie QX zamiast nic. Do tej długości jeszcze wrócimy. No i tutaj E i A, no to się nic nam nie zmienia. No i teraz tak. Jeżeli chcemy sobie liczyć długość dla takich pojedynczych plasterków, czyli to x powinno być tak naprawdę dla nas nieskończenie małe, tak? Ponieważ chcemy obliczyć, tu przypominam zadania, całkowite wydłużenia. Delta L, o to nas się wszyscy pytają. Czyli to już czujemy, że jeżeli mamy plasterki, które chcielibyśmy zsumować, no to będzie tu trzeba użyć całkę, czyli te nasze x-y musimy zastąpić takimi małymi przemieszczeniami, tak? Czyli tym, co analizowaliśmy tutaj, takimi małymi objętościami o wysokości dx. Jeżeli teraz sobie sumujemy, o ile każdy z tych plasterków się wydłużył, no to obliczymy nic innego jak wydłużenie całkowite. Czyli tutaj wpisujemy dx. Jeżeli teraz pod x podstawimy sobie tą wartość qx, no to wychodzi nam, że delta x to się równa ciężar właściwy razy pole przekroju L minus X. Tutaj przepisujemy DX, E i A. Oczywiście pola przekroju nam się skrócą. No to teraz, jeżeli to sobie scałkujemy, no to z delta X powstanie nam delta L, tak? Ponieważ delta X dotyczyło części pręta, no to delta L będzie dotyczyło całego i to się równa całka od 0 do L gamma L minus X przez E DX. No i w tej chwili to się równa gamma przez E sobie wyciągamy przed nawias. I tutaj mamy L minus X. Tu jest minus 1. L minus X, pochodna po X. Tyle, że to jest funkcja... Może tak. Rozbijmy to sobie w ten sposób, że to będzie gamma L E, tu będzie L, tak, czyli to jest pochodna, całka od 0 do gamma po dx i minus gamma x przez E od 0
do, tutaj oczywiście L, do L, tutaj do L, no i teraz całka z tego i to jest delta L, czy gamma L, czyli gamma LX przez E minus gamma, tu było x, więc tu będzie x do kwadratu przez, skoro tu jest kwadrat, to tu musi być teraz w dole 2e. To mam nadzieję, że Państwo sobie z tym poradzili. Od 0 do l, a to się równa gamma l kwadrat e minus gamma l kwadrat przez 2e. I to jest minus, no jeżeli tu podstawimy 0, to całość będzie 0, jeżeli tu podstawimy 0, to całość będzie 0, czyli minus 0 i to się równa gamma L kwadrat przez 2e. Tak, tu jest całość, tu jest 1 druga i to jest rozwiązanie. I teraz mogą Państwo znaleźć coś, takie zdanie, że wydłużenie to jest równe wydłużeniu wywołanemu siłą równą ciężarowi pręta przyłożonemu w środku ciężkości pręta. I to jest oczywiście prawda. I teraz rozpatrzmy sobie taki przypadek właśnie w ten sposób, że mamy pręt, w środku którego przyłożoną mamy pewną siłę Q. No to teraz tak. Jeżeli sobie przypomnimy, w jaki sposób rysowaliśmy te wykresy dla sił poprzecznych, no to tutaj rysujemy je tak samo dla sił wzdłużnych, tutaj się nic nie zmienia. No jeżeli tu mamy Q, to oczywiście tu byłoby reakcja też Q, tak, żeby układ nam się zrównoważył. Czyli tak, jeżeli sobie zaczynamy teraz badać przekrój w tym punkcie, no to siła, która działa nam od tego miejsca, to jest nasze Q i ona działa aż do środka, po czym zeruje się, tak, to ja myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, tak, mamy siłę jedną, ona nam działa jakoś, po czym maleje w punkcie, no tutaj nie do końca mi wyszło, ale wiadomo, o co chodzi. No i teraz mamy więc pręt, który jest o długości 1 druga L, na który działa siła Q i kawałek pręta, na który nie działa żadna siła, a więc on by się nam teoretycznie rzecz biorąc nie rozciągnął w żaden sposób. No dobra, czyli można sobie wykazać, że jeżeli na pręt działamy pewną siłą ciężaru, tak, no to, to tak jakbyśmy rozciągali pół pręta. No ale czy na pewno jakby to, co znajdziemy tutaj, to jest rzeczywiście ten sam przypadek? Jeżeli to sobie dalej rozpiszemy, no to wyjdzie nam coś takiego, że to jest delta L przez 2 razy L przez E. No i tutaj nam brakuje pola przekroju, jeżeli byśmy chcieli teraz ten wzór porównać do tego pierwotnego wzoru tego. Tak? I siły. No to teraz sobie to mnożymy razy A przez A, to nam wychodzi 1, czyli mamy delta L razy A przez 2 razy L E A. Czyli my mówimy, że to jest siła. I czy na pewno to jest siła, która działa nam na pręt? Czy to jest siła Q? To jest gamma L A przez 2, a to jest pole przekroju razy wysokość połowy pręta razy ciężar właściwy pręta. Czyli rzeczywiście to jest nic innego jak siła Q. Tak? Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. W takim przypadku, jeżeli oczywiście pojawią się jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach albo kontaktować się mailowo. Jeżeli natomiast na tą chwilę, no to możemy przejść do następnego zadania. Rozwiążemy sobie zadanie 1.6. Brzmi ono tak, sporządzić wykresy sił i naprężeń normalnych dla pręta pokazanego na rysunku 1.2 oraz obliczyć całkowite wydłużenia pręta.
Pręcz tutaj pokazałem, działają na niego dwie siły. Siła P w punkcie B przyłożona, tak, w odległości 2A od punktu utwierdzenia pręta oraz siła 2P przyłożona na końcu pręta w całkowitej odległości 5A. I teraz, proszę Państwa, to co należy sobie zrobić, przynajmniej ja to proponuję, no to wyznaczyć siłę reakcji. No i łatwo tutaj sobie zauważyć, że jeżeli układ ma się nam zrównoważyć, są tu tylko siły poziome, więc w punkcie podporu wystąpi tylko jedna siła reakcji, o nie w zerowej wartości, tak? Bo przypominam, że w utwierdzeniu zasadniczo mamy trzy reakcje, po x, po y i moment, natomiast no tutaj moment i składowa x-owa by nam się wyzerowały, moment z, więc będzie tylko jedna reakcja o zwrocie w górę, tak, żeby nam zrównoważyć o wartości 3P. No i jeżeli teraz byśmy chcieli narysować sobie wykres, tak, no to idziemy od tej strony, to co w górę jest dodatnie, to co w dół jest ujemne. Tutaj można też sobie powiedzieć, że my przyjmujemy, że wartość dla rozciągania, czyli jeżeli pręt jest rozciągany, to siła jest zawsze większa od zera, tak? Jeżeli pręt jest ściskany, to siła jest zawsze mniejsza niż zero. Mniejsza niż 0, czyli siła jest ujemna. Czyli tak naprawdę można by było sobie przyjąć, że na nasz układ działa, po prostu ta siła będzie dodatnia i rozpatrywać układ od tej strony, można też od strony reakcji. My sobie teraz to rozpatrzmy od tej i za chwilkę powiem sobie, jak to by było od strony reakcji. Więc idziemy w tą stronę. No i teraz idziemy w tą stronę, idziemy i patrzymy, o, jakaś siła o wartości 2P. Jest to siła, która nam rozciąga nasz pręt, więc na pewno będzie dodatnia. No i sobie idziemy dalej, ta 2P cały czas działa, cały czas działa, cały czas działa, aż do jakiegoś punktu B. Czyli do tego punktu B możemy sobie przyłożyć nasze 2P. I w tym punkcie B nagle zwiększa nam się ta siła. Zwracam uwagę, że siła w punkcie B też jest siłą, która rozciąga nasz pręt. Działa nagle siła P, ona dodatkowo ma ten sam zwrot, no więc ta siła wypadkowa nam się zwiększa do wartości 3P. I ona działa do końca. Gdzie działa siła reakcji 3P? Siła schodzi nam do 0. Jak już mówiłem, jest to siła dodatnia, ponieważ jest to siła rozciągająca. Oczywiście tutaj można by przyjąć sobie od drugiej strony, w takim przypadku tutaj by się nam pojawiła siła 3P. Później nagle mamy siłę P, która działa przeciwnie do siły 3P, więc nam spada do poziomu 2P. Wypadkowa sił, no i na koniec mamy przyłożoną siłę 2P, co spada nam do zera. No jeżeli tak mamy, no to mamy tak naprawdę jedną trzecią zadania. Następnym podpunktem były naprężenia normalne w pręcie. No to tutaj możemy to sobie zrobić, że tak powiem, z buta troszkę i po prostu narysować wykres. Tutaj to był wykres sił wyrażonej w newtonach. Tu będzie to wykres naprężeń wyrażonych w paskalach. W megapaskalach tutaj jednostka nie ma zasadniczo znaczenia. I teraz tak, mamy pewne siły. No i teraz wiemy, że siła to jest pole przez przekrój. Czyli wystarczy, że sobie teraz ten wykres przerysujemy jeden do jednego, no bo przekrój nam się nie zmienia, więc jeżeli tutaj 2P podzielimy przez przekrój, no to będzie i 3P podzielimy przez przekrój, to jakby sam kształt wykresu nie ulegnie zmianie. Tylko że tutaj teraz mamy wartość siła przez przekrój, a tutaj mamy wartość też siła przez przekrój, czyli 2P przez A. I też są to naprężenia dodatnie, tak? Są rozciągające, więc muszą być dodatnie.
Tak, zasada rysowania tych wykresów jest taka sama jak w przypadku belek zginanych. No i teraz tak, musimy sobie obliczyć wydłużenie całkowite tego pręta. No więc tutaj trzeba sobie przypomnieć, że delta L to było siła, powiedzmy jakieś F, razy długość całkowita podzielone przez przekrój razy moduł Younga. No i teraz, ile tu mamy różnych sił, które działają? Mamy jedną siłę, która działa na nasz układ i mamy drugą siłę, która działa na nasz układ. Pierwsza siła działa na długości 2a, druga siła działa na długości 3a. Czyli możemy sobie przyjąć, że tak naprawdę jakby to wydłużenie całkowite to będą dwa wydłużenia, delta L1 oraz delta L2, gdzie delta L1 to będzie na tym odcinku od, to tutaj jest nazwane, ten punkt jest czyli punkt podpory jest nazwany punktem C, to będzie od odcinek BC, natomiast delta L2 będzie na odcinku BA, przepraszam, w ten sposób. No i teraz sobie to po prostu liczymy. Czyli delta L1 to się równa siła. Siła to było 3P razy długość tego odcinka to jest nic innego jak 2A razy 2A podzielone, przepraszam, małe a, podzielone przez jakiś przekrój, podajmy na to A, razy moduł Younga. Natomiast delta L2 to jest nasza siła 2P, tak? Tutaj przypominam, że na odcinku BA działa siła 2P razy długość tego odcinka, czyli 3A, podzielone przez przekrój razy moduł Younga. Jeżeli teraz dodamy te dwa wydłużenia względne, bezwzględne, przepraszam, to nam wyjdzie 3P, może tak, 3 razy 2 to będzie 6PA przez duże A razy E. Zwracam uwagę, że małe A to była długość, A duże to jest pole przekroju. Dodać 2 razy 3 to jest 6P A przez A razy E, a to jest 12 siła razy długość A podzielone przez przekrój razy moduł Younga. Sprawdźmy jeszcze, czy to rzeczywiście miało nam wyjść. Mam nadzieję, że tak. Tak, jest to prawidłowa odpowiedź. Tutaj jeszcze dodatkowo zapisano plus. No, wiąże się to z tym, że jeżeli to było rozciąganie, no to ten, to był przyrost. Jeżeli to było ściskanie, tutaj by trzeba było zastosować minusy, ale to już byśmy zrobili na tym etapie. Czy jeżeli wiedzielibyśmy, że któryś z prętów jest ściskanych, to albo tutaj możemy powiedzieć, że tu byłby po prostu jakiś tam minus delta L, albo po prostu tą siłę, obliczając delty, zapisać jako siłę ujemną. Zadanie 1.9. Wykonać wykres sił i naprężeń normalnych dla pręta przedstawionego na rysunku 1.4, to jest ten pręt. Obliczyć całkowite wydłużenie tego pręta oraz przemieszczenie punktu B. Dobrze. No, nie interesuje nas rozwiązanie. Ja pozwolę sobie przełączyć na Painta, bo rysuję to w Paincie, proszę Państwa. Przerysujmy sobie nasz układzik. Dobrze. I na ten pręt działa siła 4Q oraz działa siła Q. No i teraz tak. Mamy dwa przekroje, 2E, F.
czyli widać, że tutaj, to już, to może za chwilkę jeszcze wytłumaczę, a to jest EF. Tak, to są parametry pręta, czyli moduł Younga razy przekrój, czyli w tym przypadku przekrój to będzie 2F, w tym przypadku moduł Younga razy przekrój, czyli przekrój to będzie F. No więc teraz wykres sił. I znowu są tak naprawdę dwie szkoły. Może tak sobie to zróbmy. F nazwijmy to. I bo teraz tak. Jeżeli będziemy rozpatrywać układ w taki prosty sposób, no jeżeli układ ma być rozciągany, no to siły, które idą w tą stronę, będą siłami dodatnimi. Możemy nawet sobie nie wyznaczać w tym momencie siły reakcji, bo po prostu idziemy sobie od tej strony, patrzymy na pręt, od tej strony patrzymy na pręt, idziemy, idziemy, idziemy i nagle widzimy siłę Q. No jeżeli mamy siłę Q, to wiemy, że... ja tu sobie jeszcze zaznaczę, przepraszam, L. To wiemy, że ta siła będzie nam rozciągała pręt, więc ona będzie dodatnia. I ona się nie będzie zmieniała aż do tego punktu. Przepraszam za to, że jest to dosyć krzywe. Nie mam jeszcze wprawy tutaj w obsłudze tabletu. No i teraz mamy siłę Q, mamy siłę Q, mamy siłę Q i nagle przychodzi nam jakaś siła ustawiona w drugą stronę niż nasz plus, czyli siła ściskająca. Tak? Jeżeli tu było Q, Q minus 4Q, to jest nic innego jak 3Q. Może cofnijmy to. Niż 3Q. I tu zwracam uwagę, że na minusie. Oczywiście, jeżeli dojdziemy do końca układu, no to tutaj musiałaby być jakaś reakcja, która by nam zerowała ten układ. Więc mamy wykres sił. Jeżeli zaś chodzi o wykres naprężeń, no to tutaj, tu dajmy sobie naprężenia. Naprężenia to są nic innego niż siła podzielić przez przekrój, a jak mówiłem wcześniej, przekrój dla tego pręta to jest nasze F, tak? E to moduł Younga, dla tego pręta to będzie 2F. Czyli w tym przypadku naprężenia będą wynosiły, ja sobie po prostu przerysowuję tutaj, tak, pręty są pryzmatyczne, przekroje są niezmienne, więc jakby kształt wykresu nie ulegnie zmianie. W tym przypadku naprężenia oczywiście będą dodatnie, bo ten kawałek pręta jest rozciągany. Tak, i to będzie równe co do wartości nasza siła podzielona przez przekrój. Natomiast tutaj siły są ujemne, naprężenia będą ujemne, bo pręt jest ściskany. I to będzie nasza siła podzielona przez przekrój. Ja już mówiłem wcześniej, że przekrój to jest 2F. Tak? Tu jeszcze raz tłumaczę, jeżeli jest podane moduł Younga razy przekrój, tak? To jest taka po prostu stała, w ten sposób zwykło się po prostu oznaczać parametry różnego rodzaju materiałów. Tak? Przekrój razy moduł Younga. No i teraz tak, mamy dalej obliczyć całkowite wydłużenie tego pręta oraz przemieszczenie punktu B, czyli punktu tego, który tutaj się wyżej znajduje. To sobie Państwo zajrzą. No to teraz wydłużenie całkowite, to jest nic innego jak minus wydłużenie L1 dodać wydłużenie L2. Tak, tu zwracam uwagę, że zaznaczyłem ten minus, ponieważ ten pierwszy odcinek pręta, ten tu, tak, ten odcinek pręta, jak widzimy, on jest ściskany. Czyli to nasze delta L1 będzie miało wartość ujemną. Jeżeli byśmy sobie tego minusa nie napisali tutaj, to musielibyśmy tu napisać, że to jest po prostu minus 3Q przez 2F, czyli nasza czyli nasza siła
to jest 3F, 3Q razy długość, no to jest L, podzielone przez przekrój, to jest 2F razy E, tak? I to jest bezpośrednio przypisane stąd. Jeżeli tutaj nie zaznaczylibyśmy tego minusa, tu by trzeba było go dodać, ale ponieważ my go zaznaczyliśmy, to jest delta L1, to zostawiamy tak jak było i delta L2 to jest Q, L, tak, też mamy długość L, E, F, no więc delta L całkowite to się równa 3 drugie Q, L, F, E minus 3 drugie dodać Q, L, F, E, czyli to jest nic innego jak minus 3 drugie, czyli minus 1 druga Q, L, F, F, E. Czyli całkowicie pręd skrócił się o 1 drugą Q, L, F, E. Jeżeli zaś chodzi o przemieszczenie punktu B, no to teraz tak, to będzie wartość L1, już tłumaczę dlaczego, ponieważ całkowite przemieszczenie pręta to jest delta L tego plus delta L tego. Przemieszczeniem całkowitym określane jest tak naprawdę przemieszczenie tego krańcowego punktu, bo to jest suma zmian długości wszystkich punktów pomiędzy tym, wszystkich kawałków pręta pomiędzy tym punktem a punktem podporu. Natomiast przemieszczenie punktu B to jest nic innego jak zmiana długości tego odcinka pręta. Zadanie 11. Układ prętowy przedstawiony na rysunku 1.6 jest obciążony siłą P. Obliczyć składowe przemieszczenia punktu C. Sztywność rozciągania obu dwóch prętów wynosi EF. I tutaj w zasadzie zadanie jest dosyć proste. Jeżeli mamy układ prętowy, to my zawsze przyjmujemy, że pręty są ściskane. Więc jeżeli mamy styk prętów, do którego przyłożona jest jakaś siła P, to w obydwóch prętach będzie siła ściskająca tutaj S2, natomiast tutaj S1. I to, co musimy sobie zrobić, to wyliczyć, jakie te siły byłyby co do wartości. No i teraz tak, wiedząc, że tutaj mamy kąt beta, możemy sobie S2 rozbić na dwie składowe. To jest S2 na składową S2, powiedzmy to X oraz S2 Y. No i jeżeli tu jest nasz kąt beta, to wiemy, że S2 X to się równa z S2 cosinus beta, natomiast S2y równa się S2 sinus beta. No i teraz, jeżeli sumujemy sobie wszystkie siły po x i po y, no to wychodzi nam, że P to się równa y, czyli S2 sinus. No i skoro tutaj jest ujemne, no to dalej musimy sobie obliczyć te siły, czyli powiemy sobie, że S2 to jest zwyczajnie P przez sinus beta, natomiast S1 to jest S2 cosinus beta, czyli S1 to się równa i pod S2 podstawiamy ten wynik P razy cosinus beta przez sinus beta. Czyli to jest nic innego jak P razy cotangens beta. No i teraz tak. Tutaj oczywiście był minus, więc tutaj mamy minus, więc tutaj mamy minus. Oznacza to tylko tyle, że tak naprawdę prąd drugi, ten, w którym jest reakcja S2, będzie prętem rozciąganym, ponieważ tutaj siła jest dodatnia, natomiast pręd S1 będzie prętem ściskanym. No i jeżeli teraz sobie wyznaczymy przemieszczenia,
to delta L1 to jest nic innego jak siła, czyli S1, Boże Święty, minus P kotangens beta razy długość pręta, czyli A podzielone przez jego sztywność E F. Delta L2 to się równa P przez sinus beta razy długość pręta. A jeżeli byśmy teraz spojrzeli na rysunek, ja już tego nie będę pisał, długość pręta to jest po prostu A podzielone przez kosinus beta i to jeszcze wszystko przez sztywność, czyli E razy F, czyli to się równa, u góry będzie PA, na dole będzie E razy F, no i sinus beta, kosinus beta to jest sinus 2 beta, aczkolwiek można by to zostawić już w takiej formie, to już by było dobrze. No i teraz, jeżeli sobie znowu narysujemy ten styk, no to ten pręt skróci nam się o długość delta L1. Narysujmy sobie tu układ jakiś tam współrzędnych z punktem tu 0, 0. To nam się skróci o delta L1 i to jest to samo co składowa przemieszczenia węzła. Nazwijmy to sobie jakieś tam x. Natomiast ten pręt wydłuży nam się o delta L2. No i teraz tak. Jeżeli pręt skróci się do tego punktu, to zasadniczo on się powinien poruszać po pewnym łuku. Jednakże, jeżeli ten łuk, ten kąt będzie bardzo mały, możemy sobie przyjąć, że poruszy nam się on pod kątem po prostej, tak? Po stycznej po prostu do tego punktu względem, ja tutaj bardzo przerysuję, ale względem tego łuku, tak? Jeżeli ten kąt byłby bardzo mały, to tutaj nawet widać, że ten odcinek byłby po prostu prostą. Ja oczywiście ten łuk bardzo zmniejszyłem jakby na potrzeby tylko zobrazowania, o co chodzi. Pozwolę go sobie usunąć. I teraz tak. Natomiast ten koniec pręta poruszyłby się również w tą stronę, czyli on by też po łuku, tak, bo zwracam uwagę, że on tutaj gdzieś z tyłu jest utwierdzony i może się poruszać względem punktu obrotu, też po ruchu poruszyłby się w tą stronę, tak? Czyli zasadniczo powinniśmy wykreślić jeden łuk, tak? To byłby pierwszy pręt, drugi pręt by przebiegał sobie tutaj, drugi łuk i punkt, w którym byśmy się te łuki spotkały, byłby tym naszym punktem, gdzie ten nowy węzeł by przebiegał. Jednakże byłoby to bardzo, geometrycznie bardzo trudne do obliczenia, dlatego my sobie przyjmiemy, że to nie jest łuk, tylko zarówno tutaj to jest kąt krzywa, linia prosta styczna do tego łuku, jak i tutaj to jest linia prosta styczna do tego łuku, więc mamy jakiś punkt. No i teraz w zadaniu było napisane, ja sobie pozwolę to przeczytać, obliczyć składowe przemieszczenia punktu C, czyli to jest nasz punkt C i mamy składową, no pierwszą składową to będzie to nasze X, ono tu jest chyba nazwane tak, F przez X, natomiast drugą składową jest nasze, nazwijmy to po prostu, no może żeby już, jak tu napisaliśmy FX, to tutaj FY. Dobrze. I teraz to, co powinniśmy obliczyć, to jest FY. Nie jest to łatwe, jeżeli Państwo nie, może nie liczcie tych odległości, wystarczy, że wykreślicie mi tego typu przemieszczenie. Natomiast, żeby tutaj być, dokończyć nasze zadanie, to przemieszczenie FY to jest nic innego, może tak, to jest nasze beta, więc to też jest beta, więc to jest 90 minus beta.
Ten kąt jest kątem prostym. Mówiliśmy sobie, że zamiast tego łuku rysujemy steczną, więc to jest kąt prosty, więc ten kąt też jest kątem beta. I teraz stwierdzenia kotangensów możemy sobie powiedzieć, że nasze fy to jest to przemieszczenie, czyli to jest nic innego niż nasze delta L1 dodać składowa, jeżeli to jest delta L2, to jest beta, tu jest kąt prosty, no to ten to przez to, czyli powiedzmy, że to będzie jakieś nasze z, czyli z przez delta L2, przepraszam, delta L2 przez z, to jest kosinus alfa, kosinus beta, czyli nasze z, to jest delta L2 przez kosinus beta. Kosinus beta. I to jest nasze przemieszczenie fy, to jest nasza odległość ta, i to jeszcze musimy pomnożyć razy kotangens tego kąta. To stwierdzenie kotangensów, nie musicie Państwo tego pamiętać, nie będę tego wymagał na kolokwium. Natomiast tutaj prosiłbym, żeby postarać się zrobić zadania, które były związane z tego typu przykładami w domu z pomocą książkową.